Dla mnie to będzie bardzo ważny meeting jutro z dwóch względów. Po pierwsze, bo startuję u siebie na moim stadionie, na którym się wychowałam, na którym przetrenowałam, no myślę, że z 80% swojego życia. Także to jest moje miejsce tutaj na ziemi, tutaj stawiam swoje pierwsze kroki. A drugi z tego powodu, że mamy rok Igrzysk Olimpijskich. Ja jeszcze nie startowałam, zmagałam się z dużymi problemami zdrowotnymi w tym roku i wierzę, że jutrzejszy start będzie takim dobrym sprawdzianem i pokazaniem tego, na co mnie stać, ile mam w sobie hartu ducha, waleczności i takich tych cech, które przybliżą mnie o krok, o walkę, o Tokio. Dla mnie jest to kolejny bardzo ważny start, który ma pokazać, na jakim etapie przygotowań jestem, więc miejmy nadzieję, że już jutro wszystko zagra technicznie i w końcu zobaczę może nie życiówkę, ale mam nadzieję, że sezon besta, bo taki jest układ sił. Szykujemy się bezpośrednio na Mistrzostwa Polski. Fajnie, bo mogę sprawdzić to koło. Niestety w tamtym roku nie było dość szybkie. Podobno w tym roku je trochę przyszlifowanie, więc może będzie lepsze. No i mam nadzieję, że rzeczywiście jutro będzie dobry wynik i będę usatysfakcjonowana ze swoich rzutów. Chciałbym z pewnością pokazać się z jak najlepszej strony, osiągając super wynik, czyli coś lepszego niż rekord życiowy, czyli bieg poniżej minuty 45-20, co dawałoby minimum na Igrzyska Olimpijskie, a później walkę na Mistrzostwach Polski na 800 metrów. Jeśli chciałbym jechać na Igrzyska, ale plan jest taki, aby powalczyć o jak najlepszy czas lub wygrać bieg.